Ale to jest bardzo trudne pytanie, bo takich dni było dużo. Najważniejszy dzień w życiu to jest dzień moich urodzin, kiedy się urodziłam, bo wtedy wszystko rozpoczęło, ale ja nie pamiętam tego dnia. Najważniejszy dzień mojego życia? Myślę, że zdanie matury. Historii na 4, a z języka polskiego na 5. Spotkanie po latach z przyjaciółmi. I to też takie bardzo miłe, żeby się spotkać, porozmawiać, powspominać, kto jak sobie życie ułożył. Najważniejsze? No spotkać kobietę. No to pierwsza miłość. 24 lata się szukaliśmy i się znaleźliśmy. Urodziny mojej córki. To jest najpiękniejsze, co mnie w życiu spotkało. Nie wiem, dla mnie był wyjątkowym dniem ten dzień, kiedy przyszła na świat moja chrześnica. I jest moim skarbem i naprawdę uważam, że jest najważniejszy. No jak się rodzi taki maluszek, to jest super sprawa. Najważniejsze, jak urodziłam syna. Mam dwie wnuczki, jedna 24 lata, druga 17. Jedna jest Nadia, druga jest Nina. Dzień mamy. No bo mama to mama. Jednak co roku warto podziękować i pamiętać o mamie. Naprawdę miałam wiele takich dni, a najbardziej byłam zadowolona, gdy wyjechałam na Wołyń. Moja mama pochodziła z Wołynia, niedaleko Równego, gdzie przeżyła ten pogrom. To była naprawdę najpiękniejsza wycieczka, właściwie i do Lwowa. To były dni narodzenia moich synów. Nikodem, Szymon i Tymon. Najcenniejsze, że wygrałam z COVID-em. Jestem szczęśliwa, że dałam radę. Człowiek nie zna akurat swojego dnia i godziny. Co będzie i co ma być. Po prostu żyjemy dzisiejszym dniem. A myślę, że już ważnych to nie będzie, ale mam fajną rodzinę, wnuków i cieszę się z tego, że ich mam. Na razie to. Sama żyję, gram w brydża intensywnie, spotykam się z przyjaciółmi i jakoś tak.